Bez tabletek to pierwsza platforma edukacyjna o zdrowiu. Dzisiaj zapraszamy Cię na szkolenie z tematu chirudoterapia. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Evitum, dystrybutor urządzeń do diagnostyki organizmu brytyjskiej marki Mezator. Jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, subskrybuj kanał. Witam serdecznie, Izabela Sikora. Ja zajmuję się również chirudoterapią. Z wykształcenia jestem lekarzem anestezjologiem. W swoim gabinecie prowadzę zabiegi z zakresu akupunktury oraz chirudoterapii. Chciałam dzisiaj podzielić się z Państwem informacjami na temat chirudoterapii, ale również powiedzieć o paru praktycznych wskazówkach, jeżeli chodzi o samą terapię pijawkami lekarskimi. Jakie są cele tego szkolenia? Chodzi przede wszystkim o przybliżenie tematu terapii pijawkami lekarskimi. To jest pierwsza rzecz. Następnie chciałabym wyjaśnić, skąd się wziął fenomen i coraz większa popularność, a nawet moda na terapię pijawkami wśród praktykujących terapeutów. Oraz przekazanie praktycznych informacji z zakresu chirudoterapii. Jedną rzecz chciałam podkreślić. To szkolenie jakby nie daje Państwu uprawnień do praktykowania chirudoterapii. Należy skończyć odpowiedni certyfikowany kurs, który da taką możliwość. Ale oczywiście możecie Państwo stawiać pijawki sobie lub najbliższym w domu. Chirudoterapia to metoda leczenia różnych dolegliwości przy użyciu pijawek lekarskich. Jest terapią medyczną, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o świat. W Polsce niestety cały czas uznawana jest jako terapia niekonwencjonalna. Natomiast chciałam podkreślić, że chirudoterapia, czyli terapia pijawkami lekarskimi, znalazła się w tak zwanym katalogu procedur medycznych. Jest to szalenie istotne, dlatego że jest terapią medyczną, ma swój numer w terapii medycznej, w tak zwanym katalogu ICD-9, ma swój numer katalogowy 99.991 jako terapia pijawkowa. W wielu krajach na zachodzie, mówię tutaj, ja nie mówię o wschodzie Rosji i Ukrainie, gdzie jest szeroko praktykowana, natomiast mówię o krajach zachodnich, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Francja czy Stany Zjednoczone, jest terapią medyczną, jest ona refundowana, zabiegi wykonywane są przez osoby praktykujące zawody medyczne. Co jest istotne, chciałam tutaj podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych w 2004 roku FDA, czyli organizacja rządowa, która wprowadza na rynek produkty medyczne, leki oraz żywność, zaakceptowała na podstawie badań medycznych różnych terapię pijawkową jako terapię właśnie medyczną. Pijawka poprzez regulację układu krążenia człowieka skutecznie leczy bądź wspomaga leczenie wielu chorób w zakresie układu sercowo-naczyniowego, układu płucnego, oddechowego, układu pokarmowego, moczowo-płciowego, oddechowego, kostno-stawowego, chorób dermatologicznych, chorób neurologicznych. Teraz kilka słów na temat samej budowy pijawki. Nie jest to może najbardziej atrakcyjne zwierzątko świata, natomiast szalenie pożyteczne. I jest zwierzątko należące do bezkręgowców, jest daleką krewną dżownicy. Jej ciało składa się z pierścień, dlatego należy do grupy pierścienic. Budowę ma, jak Państwo zobaczycie, bardzo prostą. Ma głowę z otworem gębowym, w którym znajdują się trzy szczęki, zawierające takie bardzo drobne wypustki chitynowe, którymi się właśnie wgryza i przyczepia. To jest to miejsce i tutaj jest na głowie. Ma przewód pokarmowy, który się składa głównie z żołądka, z jelita, no i odbytnicy. Ma tak zwaną przystawkę tylną, którą się przyczepia i stabilizuje, jeżeli chodzi o organizm. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć jako ciekawostkę, że tak jak powiedziałam, ma trzy szczęki, które układają się w taki charakterystyczny znak Mercedesa. O, to jest najlepsze porównanie. I czasami potem po odjęciu pijawki ze skóry widać nawet takie delikatne bardzo przecięcia na skórze w kształcie znaczku Mercedesa. Pijawka pobudza od wieków właściwie naszą wyobraźnię jako ludzi. I znalazła w konsekwencji zastosowanie
w medycynie i kulturze człowieka. Jednym z najstarszych pism, które wspomina o pijawce lekarskiej, jest Biblia, gdzie pijawkę nazwano alukach, czyli być związanym, być połączonym, jako że jest ona przywiązana do skóry, jak człowiek do swojego przeznaczenia. W prekolumbijskiej historii medycyny Aztekowie bardzo cenili sobie krwią pusty i używali pijawek również, wierząc, że zepsuta krew, która opuszcza ciało, to jest tak, jakby opuściły to ciało złe duchy. I tu jeszcze z ciekawostek powiem, bo jak wiemy, Aztekowie, że tak powiem, żyli w okolicach równikowych, więc dużo bardziej ciepłych niż nasze. W związku z tym używali pijawek. Tam te pijawki, które zdobywali, są znacznie większe. Nawet w Amazonce znajdują się pijawki, które dochodzą do 45 cm. Są po prostu olbrzymie. Ja tutaj niestety nie mam zdjęcia, ale można poszperać i zobaczyć. W starożytnym Egipcie około 2000 lat przed naszą erą już są doniesienia o tym, że wykonywano krwioupusty i przystawiano pijawki. A jakby to działanie przedstawiono na freskach i malowidłach. Także jest to wszystko bardzo dobrze udokumentowane. Hirudoterapia, ciąg dalszej historii. W starożytnej Grecji Hipokrates prawie 4 wieki przed narodzeniem Chrystusa stosował terapię pijawkową jako jedną z podstawowych terapii. W Rzymie rzymski lekarz Galen, to jest lekarz, to właściwie był chirurg gladiatorów, i ojciec chirurgii był wielkim zwolennikiem tak zwanej teorii humoralnej, zakładającej, że główną rolę w regulowaniu funkcji organizmu odgrywają 4 płyny. Jest to żółć, krew, czarna żółć i śluz. Sądził, że krwawienie pomaga przywrócić ich zaburzoną równowagę i w związku z tym stosował również krwioupusty. Jako pierwszy wyznaczył nawet na ciele 45 punktów do takich terapii. Uważał, że upuszczanie krwi jest pomocne w leczeniu tak ciężkich, jak i lżejszych chorób. Rzymianie jako pierwsi właściwie zaczęli używać nazwy hirudo, czyli pijawka. Hirudoterapia, ciąg dalszej historii, właściwie koniec tej historii. W Chinach medycy z początku już naszej ery wykorzystywali również pijawki do leczenia. Głównie opisywali ją i znaczenie terapeutyczne w leczeniu chorób wątrobych, stawów, chorób nerek, wstrząsach mózgu oraz epilepsji. No i średniowiecze odrodzenie, no to już jest właściwie rozkwit terapii upuszczania krwi i przestawiania pijawek, które były uznawane doskonale za doskonałą metodę terapeutyczną. Oczywiście w tych czasach, o których powiedziałam, nikt nie wiedział, na czym polega tak naprawdę fenomen leczenia pijawkami. Wszyscy uważali, że pijawka poprzez właśnie opuszczanie krwi i wysysanie jej z organizmu żywiciela poprawia funkcjonowanie. Potem w latach 20 naszego wieku to się zmieniło, ale o tym za chwileczkę. Szczyt popularności leczenia pijawkami przypadł na wiek XVIII i początek właściwie wieku XIX. To był czas wielkich wojen, a wielkich konfliktów, to był również okres wielkiej kampanii napoleońskiej. To był taki czas, kiedy Francja właściwie była największym, że tak powiem, użytkownikiem i promotorem leczenia pijawkami. I do tej pory właściwie przetrwały dokumenty, które mówią, że roczne zapotrzebowanie we Francji na pijawki to było około 50 milionów sztuk, a z dokumentów armii napoleońskiej wynika, że do leczenia jego armii sprowadzono 6 milionów pijawek z Węgier. Co ciekawe, powiem Państwu, jak zdobywano te pijawki. Pijawki zdobywano w ten sposób, że byli ludzie, oczywiście, którzy na tym zarabiali, wynajmowali osoby, które wchodziły do stawów czy do zbiorników wodnych, w których znajdowały się pijawki. Pijawki łapały się oczywiście do tych osób. Potem były zdejmowane, wkładane do naczyń i w ten sposób pozyskiwano w tych czasach pijawki. Niestety stawianie pijawek miało też swoje złe strony i niestety pochłonęło wiele ofiar, ponieważ niektórzy szarlatani stawiali nawet 100 i więcej pijawek na jednego pacjenta, co niestety nie mogło skończyć się dobrze.
Początek XX wieku tak naprawdę spowodował gwałtowny spadek stosowania pijawek. Wiąże się to z tym, że druga połowa XIX wieku to jest szalony rozwój współczesnej medycyny zachodniej, tak zwanej. To jest stulecie chirurgów. To jest okres, kiedy zaczęto jakby bardzo dokładnie już opisywać anatomię. Zaczęto bardzo mocno studiować fizjologię człowieka, ciała człowieka. To jest okres, kiedy pojawiły się pierwsze syntetycznie pozyskiwane leki, takie jak aspiryna, 1889 rok. I w związku z tym wszystkie te metody takie stare zostały zapomniane, zostały wyparte przez tak zwaną medycynę zachodnią, konwencjonalną. I dlatego mówię, początek XX wieku, na początku XX wieku całkowicie pijawki zniknęły z medycyny. Zaczęły się pojawiać w latach 50., kiedy profesor Mark Papp wyizolował z wydzieliny, tu jest napisane z krwi pijawek, ale bardziej z wydzieliny pijawek, czysty i naturalny antykoagulant, jakim jest hirudyna. To jest bardzo mocna substancja, która działa przeciwzakrzepowo. Do obecnych czasów jakby wyizolowano i potwierdzono około 100 nowych organicznych związków chemicznych o złożonej bardzo strukturze i pożądanych właściwościach terapeutycznych. Dlatego mówiąc pijawka, myślimy o tym, że jest to terapeutyk, w cudzysłowie oczywiście, który ma bardzo szerokie, ale również bardzo wielokierunkowe działanie, co zaraz Państwu wykażę, jeżeli chodzi o leczenie bardzo różnych dolegliwości, jeżeli chodzi o pacjentów. Zdecydowaną większość tych związków, którym poddano badaniu pod kątem klinicznym, potwierdzono bez żadnych wątpliwości w ich badaniach medycznych. To są badania naprawdę stosowane, badania, które były wykonywane na katedrach i farmakologii klinicznej, i na katedrach biologii. Są to badania kliniczne i badania medyczne i dzięki temu na podstawie tych badań bez żadnych wątpliwości właśnie terapię pijawkową wprowadzono do katalogu procedur medycznych. Dlatego, że w katalogu procedur medycznych znajdują się tylko te terapie medyczne, które mają potwierdzone właściwości terapeutyczne dla człowieka, bez żadnych wątpliwości, muszą być rejestrowane na podstawie niebudzących żadnych wątpliwości badań medycznych. I tak też się stało z terapią pijawkową i dlatego znalazła się ona w katalogu procedur medycznych. Do hirudoterapii obecnie wykorzystujemy trzy gatunki pijawki. To jest hirudo medicinalis, hirudo verbena i hirudo orientalis. Pijawki te są hodowane w sterylnych i czystych kulturach. Przy zakupie takiej pijawki otrzymuje się certyfikat. Ja mam te certyfikaty i potem na końcu pokażę Państwu, jak one wyglądają. Taki certyfikat ma datę, ma podpis technika mikrobiologii, że są czyste biologicznie, czyli nie posiadają żadnych zanieczyszczeń, nie są chore po prostu. I należy pamiętać, że powyższe gatunki są też objęte ochroną gatunkową, co wiąże się z pewnymi regulacjami prawnymi. W momencie, kiedy chcemy praktykować hirudoterapię w swoim własnym gabinecie, jesteśmy po szkolenia, warto o taką decyzję zawalczyć. Składa się wtedy odpowiednie pismo do regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Pisze się, że się chce używać takich gatunków pijawek do celów terapeutycznych. Czeka się po prostu na pozwolenie, po czym po roku jakby wysyła się im sprawozdanie, ile tych pijawek zostało zużytych, jak zostały zutylizowane, co jest bardzo istotne. Też o tym za chwilę powiem, przy stawianiu, czy procedurze samych stawiania pijawek, bo to jest bardzo ważny temat, jak utylizować potem pijawki, bo pijawki niestety wykorzystuje się tylko jeden raz, jak tak naprawdę narzędzia jednorazowe. Hirudoterapia, skąd fenomen i dlaczego właściwie takie wielokierunkowe działanie pijawki? Tak jak powiedziałam,
wykazano, że w wydzielinie pijawki znajduje się ponad 100, mówi się o 150 różnych substancjach, które działają bardzo różnie i bardzo wielokierunkowo i dlatego wskazania są naprawdę bardzo szerokie, o czym za chwilę. Najważniejszą substancją w wydzielinie pijawki, o której już wspomniałam, jest hirudyna, jest to antykoagulant, czyli środek przeciwzakrzepowy, bardzo specyficzny, który w sposób nieenzymatyczny hamuje inhibitor trombiny. Trombina jest substancją, która bierze czynny udział w procesie wykrzepiania. Dzięki temu hirudyna jest skuteczna w zapobieganiu udarów i zawałów i jej skuteczność jest znacznie wyższa niż aspiryny czy samej heparyny. Ale to nie wszystko, dlatego że my mówimy w przypadku pijawek o pewnym kompleksie działający jako naturalny antykoagulant. Do tego kompleksu oprócz hirudyny wchodzą również inne substancje, o których też również powiem. Apyraza, kalina i saratyna mają działanie również przeciwwykrzepiające, a ich działanie polega na tym, że wiążą płytki, które biorą aktywny udział w tworzeniu zakrzepu. Hementyna, hematydyna silnie działa fibrinolitycznie, czyli jeżeli mamy do czynienia z procesem wykrzepiania, to w tym procesie, oprócz tego, że zaczynamy hamować proces wykrzepiania, już mamy do czynienia z powstałymi zakrzepami, mikrozakrzepami, które w sposób fizyczny zamykają drobne kapilary, czyli drobne naczynia żylne i w związku z tym przez te naczynia żylne nie przepływa krew. Komórki i tkanki zaczynają być niedotlenione, dochodzi do procesu zaburzenia natleniania danych komórek i dochodzi po prostu do sytuacji niedotlenienia, czyli tak zwanego zawału, bo zawał to jest proces niedotlenienia i on niestety nie dotyczy tylko mięśnia sercowego, ale również innych narządów. Mówimy również o zawale oprócz serca, nerki, płuca, wątroby. I w tej sytuacji substancje, te o których wspomniałam, hementydyna oraz hementyteratyna, ma silne działanie fibrolityczne, czyli rozpuszcza powstałe zakrzepy, co jest szalenie istotne, bo tak naprawdę w tej chwili na rynku, jeżeli chodzi o medycynę, jest niewiele takich substancji i one są bardzo silne działanie, mają bardzo silne działanie, takie jak na przykład streptokinaza i niestety są bardzo niebezpieczne dla człowieka, bo oprócz tego, że rozpuszczą powstały zakrzep czy zator, również mogą działać bardzo, bardzo silnie krwotocznie. Oprócz tej substancji mamy jeszcze do czynienia z tak zwaną destabilazą, przepraszam bardzo. Hamuje ona agregację płytek, czyli znowu następna substancja, która zapobiega zlepianiu płytek, ale również ma bardzo ciekawą właściwość, bo ona również stymuluje wzrost komórek nerwowych. I w tej chwili jest bardzo dużo badań prowadzonych, jeżeli chodzi o wydzielinę pijawki, dlatego że jest taka hipoteza, że mogą one bardzo mocno działać regenerująco w problemach neurologicznych, zwłaszcza w problemach chorób neurologicznych, tych, które przebiegają z degeneracją nerwów, takich jak na przykład SM czy Parkinson, czy różnego rodzaju neuralgie. Oprócz tego destabilaza rozkłada peptydoglikany. To jest substancja, która wchodzi w skład ściany komórkowej mikroorganizmów i dlatego bardzo łatwo powoduje lizę komórek bakteryjnych i hamuje jakby działanie bakterii. Wykazuje również działanie podobne do defensyny, co powoduje zahamowanie samego wzrostu bakterii, czyli nie tylko niszczy bakterie, ale również hamuje namnażanie tych mikroorganizmów. Ciąg dalszy wydzieliny, argilaza, tworzenie nowych naczyń kapilarnych, szalenie istotna funkcja, dlatego że mamy u bardzo wielu chorych mamy do czynienia z niewydolnością mikrokrążenia, zwłaszcza dystalnych części. Ja mówię tutaj o stopie, o dłoniach. To jest bardzo częsty objaw u pacjentów długo chorujących, na przykład pacjentów z cukrzycą, pacjentów palaczy, którzy mają objaw reino. I
taki proces związany z zaburzeniem mikrokrążenia dystalnego niestety prowadzi bardzo często do owrzodzeń, do ran, ciężko gojących się ran. Właściwie wskazanie już takich ran bardzo często kończy się tym, że niestety amputujemy kończynę. I tutaj argilaza powoduje tworzenie nowych naczyń krwionośnych, kapilarnych, przez które przepływa krew i jakby dotlenia i odżywia okoliczne tkanki. I może jakby ten proces po pierwsze wyhamować, a po drugie jakby zapoczątkować proces leczenia, dlatego że dochodzi do natlenienia. Antystazyna i gilanten mają silne inhibitory, są silnymi inhibitorami czynnika następnego czynnika krzepnięcia, to jest czynnik 10, ale również mają one bardzo silne działanie antymetastatyczne, czyli hamują przy pojawianie się przerzutów nowotworowych. Niestety w tej chwili jakby nie ma wskazania do leczenia oczywiście pacjentów z tego powodu, natomiast są prowadzone również badania, jaki to ma wpływ i jak możemy tą sytuację wykorzystać, jeżeli chodzi o pacjentów. Egliny B i C wykazują bardzo silne działanie przeciwzapalne, są między innymi, działają między innymi przez zmniejszenie poziomu mediatorów zapalnych, takich jak interleukina druga w organizmie człowieka i endoteliny. Udowodniono w związku z tym bardzo pozytywne efekty w leczeniu infekcji chorób płuc i chorób oskrzeli u pacjentów pijawkami. Bdelinę. Następna substancja, to jest bdelina A i bdelina B, mają również bardzo mocne działanie przeciwzapalne, ale również odpowiedzialne są za stymulację wzrostu komórek nerwowych. Kolejna substancja, która może tutaj pomóc, jeżeli chodzi o procesy neurodegeneracyjne. Też jest brana pod uwagę i też jest w tej chwili badana. Ja z piśmiennictwa wiem, że takie badania odbywają się w tej chwili, jeżeli chodzi o leczenie chorób neurodegeneracyjnych w Szwajcarii, jeżeli chodzi o wydzielinę pijawek. Następne substancje, które znajdują się w wydzielinie, to jest hialuronidaza. Hialuronidaza to jest taki bardzo ciekawy enzym, który rozpuszcza ścianę komórkową, po pierwsze mikroorganizmów, czyli jest następną substancją, która powoduje unieruchomienie i lizę komórek bakteryjnych, to po pierwsze. Po drugie, hialuronidazę wykorzystuje się również w leczeniu bezpłodności, zwłaszcza bezpłodności u mężczyzn, dlatego że jeżeli przyczyną oczywiście są tak zwane nieruchome plemniki, gdzie w ścianie znajduje się trochę więcej złogów wapnia. I dlatego ona jest wykorzystywana. Mało tego, hialuronidaza też poprzez swoje działanie powoduje rozprzestrzenianie się substancji w organizmie człowieka. Więc jest bardzo pomocna i bardzo wspomagająca. Następne substancje to są hormony steroidowe, podobne do naszego progesteronu, testosteronu, kortyzolu, dlatego hirudoterapia też jest wykorzystywana do leczenia problemów bardzo często ginekologicznych i problemów związanych z bezpłodnością. Następne substancje to są substancje takie jak neuroprzekaźniki, które ma w swojej wydzielinie. Jest to histamina, dopamina, serotonina. I znowu następny duży znak zapytania, który stoi przed badaczami o leczenie i zastosowanie hirudoterapii w schorzeniach neurodegeneracyjnych. Antyelastaza, spowalnia proces starzenia skóry, dlatego też wykorzystywane pijawki są w tak zwanej kosmetologii. Ale istotna rzecz tutaj jest, pijawkami niestety nie da wyleczyć się tak zwanych bliznowców. Są to patologicznie przerośnięte blizny i tutaj niestety tego nie możemy wykorzystać. Fibrynaza i kolagenazy powodują i poprawiają proces gojenia ran. Czynniki analgetyczne, czyli przeciwbólowe, mają szalenie mocne działanie przeciwbólowe. W tym znajdują się endorfiny, które dodatkowo poprawiają nastrój człowieka i bardzo często pacjenci po terapii pijawkowej mówią, że zdecydowanie poprawił się nastrój. Dlatego też wykorzystuje się czasami pijawki w leczeniu
depresji. Ja tutaj podchodzę do tego bardzo ostrożnie. Wiem, że takie sytuacje są. Nie wiem, czy samą depresję bym leczyła, ale na przykład naprawdę bardzo mocno wspomagają pacjentów z obniżonym nastrojem. Esteraza cholesterolowa i triglicerydaza to są substancje, które znowu pomagają nam obniżyć w sposób naturalny poziom cholesterolu oraz triglicerydów. I mogą być używane w prewencji miażdżycy. No i na sam koniec bakterie symbiotyczne, które znajdują się, one są i pożądane, i niepożądane. Też za chwilę o tym powiem. To jest Areomonas hydrophila. Ma zdolność zapobiegania kolonizacji szczepów bakteryjnych takich jak tężec czy meningokoki. Natomiast warto też pamiętać, że przed przystawianiem pijawek należy pijawkę do tego przystawienia przygotować i warto ją po prostu porządnie wypłukać, żeby zmniejszyć jakby zawartość tej bakterii, czyli Areomonas hydrophila. Ona nie jest dla nas bakterią niebezpieczną. To jest bakteria, tak jak powiedziałam i napisałam, jest bakterią symbiotyczną. Nie należy się jej obawiać. I teraz jakie mamy działania w związku z tymi wszystkimi częścią substancji, które Państwu przedstawiłam? Jakie mamy możliwości terapeutyczne? Dlatego, że posiadają bardzo silny kompleks przeciwzakrzepowy, tak, i profibrynolityczny, czyli rozkładający mikrozakrzepy, mają szalenie mocne i duże zastosowanie, jeżeli chodzi o przywracanie prawidłowego mikrokrążenia, czyli ukrwienia tkanek narządów zmienionych chorobowo czy zapalnie. Ta skuteczność jest znacznie większa niż skuteczność bardzo często farmakologiczna, ze względu na to, że nie działamy jedną substancją, ale bardzo działamy wielokierunkowo, tak naprawdę. Drugie działanie to jest tak zwane działanie refleksogenne. Refleksogenne działanie wykorzystujemy przy podrażnieniu układu receptorowego, który mamy na ciele. To są różnego rodzaju receptury, łącznie z punktami akupunkturowymi. I tutaj działanie jest i mechaniczne, przeciwbólowe w danym punkcie, ale również chemiczne pod postacią farmakoakupunktury, czyli wpuszczania w punkty akupunkturowe substancji czynnych, tak? Jak wykonujemy? Jest to metoda krótkotrwałego przyłożenia pijawki, w momencie, kiedy ona się przysysa, utrzymujemy ją kilkadziesiąt sekund, po czym ją ściągamy. Nie wyrywamy pijawek, proszę Państwa, absolutnie nie. Żeby taką pijawka właściwie po terapii powinna sama odpaść, a w tej wybranej procedurze, kiedy chcemy ją zdjąć z ciała żywiciela, czyli z skóry człowieka, należy delikatnie ją posypać solą. Ona wtedy sama odpada. Podczas takiego zabiegu właściwie nie dochodzi do utraty krwi, a do organizmu dostają się minimalne, właściwie homeopatyczne dawki substancji czynnych. Następna właściwość terapeutyczna to jest odciążenie, odbarczenie, tak zwana dekongestia narządów wewnętrznych poprzez przywrócenie prawidłowego przepływu limfy, która drenuje ognisko choroby. Bardzo często dochodzi do obrzęków. W sposób mechaniczny blokowany jest przepływ przez naczynia limfatyczne i dlatego limfa nie może dotrzeć do zmienionej tkanki i nie może, mówiąc kolokwialnie, oczyścić tej tkanki z toksyn i substancji beztlenowej przemiany materii. I poprzez przystawienie pijawek powodujemy właśnie to odciążenie i odbarczenie i poprawiamy przepływ limfy i oczyszczenie z toksyn danego obszaru. Oczywiście działanie antykoagulacyjne, przeciwkrzepliwe, trombo- i fibrinolityczne, o którym już mówiłam. Działanie hipotensyjne. Hipotensyjne działanie jest zauważalne poprzez zwiększenie perfuzji naczyniowej, czyli poprawę przepływu krwi przez naczynia. No i działanie immunostymulujące przez te bakterie, tutaj między innymi, ale również przez to, że odbarczamy układ chłonny, układ limfatyczny, o którym za chwilę trochę powiem, bo on jest bardzo traktowany po macoszemu, natomiast jest szalenie istotny, jeżeli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie całego narządu człowieka. W dalszym ciągu właściwości terapeutyczne samej chirurgoterapii to jest działanie mikrobójcze i tutaj oczywiście bierze udział hialuronidaza, która
najbardziej, która po pierwsze rozpuszcza błonę komórkową bakterii, a po ścianę komórkową bakterii, a po drugie również unieruchamia kolonie bakteryjne. Działanie przeciwzapalne już następnego dnia de facto po zabiegu w obszarze ogniska cofają się objawy stanu zapalnego, czyli obrzęk, temperatura, zaczerwienienie związane ze stanem zapalnym. Może pojawić się zaczerwienienie w wyniku stawiania pijawki, o czym też powiem za chwilę przy samej procedurze stawiania i poprawę mikroukrwienia w danym obszarze. Ma działanie przeciwobrzękowe, ponieważ powoduje drenaż limfatyczny, najprościej mówiąc, tak? Czyli poprawia przepływ limfy przez naczynia i przez węzły chłonne. Ma bardzo mocne działanie przeciwbólowe i już właściwie po zabiegu bardzo często pacjenci mówią, że zdecydowanie zmniejszył się ból. Jeszcze jeżeli przestawimy pijawkę na punkty akupunkturowe, które odpowiedzialne są za ból danej okolicy, to jakby uzyskujemy podwójny efekt, dlatego że drażnimy punkt receptorowy czy punkt akupunkturowy, a po drugie podajemy środek miejscowy przeciwbólowy. Działanie przeciwmiażdżycowe ze względu na to, że obniża poziom cholesterolu i poziom trójglicerydów, tutaj wykorzystywane jest do prewencji miażdżycy i choroby wieńcowej. Działania regenerujące tkanki, w tym tą taką najtrudniej regenerującą się tkanką, jaką jest tkanka nerwowa. Ale to działanie regenerujące bardzo często wykorzystujemy u pacjentów, którzy mają problemy z wątrobą. Ja sama w swojej praktyce miałam kilka osób, które były alkoholikami już w czasie terapii po odwyku i miały bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o wątrobę. Wątroba jest takim narządem, który się najszybciej w naszym organizmie regeneruje. Po prostu tak jest. Jest to związane z tym, że jest to niestety taka fabryka do utylizacji wszystkich śmieci, które dostarczamy do naszego organizmu. I ona bardzo dużo po pierwsze wytrzymuje, ale też ma swoje oczywiście możliwości, swoje granice, jeżeli chodzi o przerabianie tego wszystkiego, co my do naszego organizmu wprowadzamy. I bardzo często jest tak, że u tych pacjentów dochodzi do martwicy, marskości i tutaj proces regeneracji oczywiście jest możliwy, ale jest długotrwały i tutaj świetnie sprawdzają się pijawki. Ja też pod koniec prezentacji pokażę Państwu procedurę, gdzie stawiać te pijawki, jeżeli chodzi o drenaż wątroby i poprawę funkcjonowania. Ja ze swojej praktyki pamiętam, oprócz wielu pacjentów, miałam jedną pacjentkę, którą leczyłam pijawkami, to była pacjentka, która była poddana, młoda pacjentka z nowotworem piersi, która pierwszy miała wskazanie do leczenia chemioterapią przed zabiegiem operacyjnym, dlatego że był dosyć rozległy naciek nowotworowy. Ale niestety okazało się przed samą chemioterapią, że ma tak zniszczoną wątrobę. I to była pacjentka, która bardzo dbała o siebie, bardzo dużo ćwiczyła, biegała, była bardzo aktywna, zdrowo się odżywiała, nie piła alkoholu. Ale niestety pracowała również w pogotowie jako ratownik i używała bardzo dużo napojów energetyzujących. I one najprawdopodobniej były przyczyną tak fatalnego stanu wątroby. I ona do mnie trafiła, ja bardzo niechętnie stawiałam u niej pijawki, bardzo ostrożnie, zaprotegowana przez naszą wspólną znajomą, przed właśnie chemioterapią, żeby poprawić jej trochę funkcjonowanie wątroby. I faktycznie po dwóch zabiegach poprawiły się zdecydowanie te parametry wątrobowe na tyle, że została zakwalifikowana do zabiegu w chemioterapii. I jak już mi się wydawało, że nie będę miała z nią żadnego kontaktu, zadzwoniła po paru miesiącach w trakcie chemioterapii, po iluś lewkach chemii i poprosiła mnie o pomoc, dlatego że powiedziała, że fatalnie się czuje, każda chemioterapia jest dla niej straszna w skutkach. Już nie mówimy tutaj o takich skutkach ubocznych, jak utrata owłosienia
włosów, brwi, ogólne osłabienie. Na to, na co najbardziej ona narzekała, to było straszne pogorszenie wzroku. Ona praktycznie była osobą, która niewiele widziała. Dramatycznie pogarszał jej się wzrok i trafiła znowu do mnie. I znowu bardzo ostrożnie, dlatego że mówię, był to pacjent nowotworowy, a tutaj pacjenci nowotworowi są właściwie przeciwwskazani do chirurgoterapii. Postawiłam jej pijawki znowu na wątrobę. Tutaj chyba postawiłam jej wtedy, z tego co pamiętam, dwie pijawki na wątrobę i jedną w okolicach pępka. I muszę Państwu powiedzieć, że to, co bardzo zaskoczyło i ją, i mnie następnego dnia, oprócz tego, że powiedziała, że czuje się dużo lepiej, to napisała mi takiego SMS-a, którego do dzisiaj przytrzymuję u siebie w komórce, że zdecydowanie poprawił się jej wzrok. Ja potem zaczęłam się zastanawiać i jako, że praktykuję również akupunkturę i studiuję medycynę chińską, to wszystko mi się jakoś w głowie tak dobrze poukładało. I prawda taka jest, że faktycznie wątroba według TCM-u, czyli tradycyjnej medycyny chińskiej, jest narządem odpowiedzialnym za zmysł widzenia. Co jest szalenie istotne, dlatego że faktycznie my również jako akupunkturzyści nakłuwamy punkty wątroby, poprawiając funkcjonowanie wątroby, poprawiając wzrok pacjenta przez to. Także taki przypadek, z którym się chciałam podzielić tak, i pokazać Państwu, że nie wszystko w medycynie jest szare, no nie wszystko jest czarne albo białe, ale również są odcienie szarości. I każdego pacjenta trzeba traktować bardzo indywidualnie. Tak jak powiedziałam, ta pacjentka była pacjentką z przeciwwskazaniem do chirurgoterapii. Tym bardziej, że miała chorą wątrobę, co jest jeszcze bardzo istotne, dlatego że przy chorobach wątroby bardzo ostrożnie postępujemy z pacjentami, ponieważ choroby wątroby powodują również tak zwane skazy krwotoczne, czyli niewydolność układu krzepnięcia. O tym należy pamiętać. Ja u tych pacjentów, którzy mają fatalne wyniki wątroby, zawsze ich proszę, żeby dodatkowo oprócz aspatu, alatu i tych wszystkich opisujących badań diagnostycznych, jeżeli chodzi o wątrobę, przynieśli mi również badania dotyczące układu krzepnięcia. I bardzo ostrożnie podchodzę, jeżeli chodzi o leczenie. Zaczynam naprawdę od jednej, może dwóch pijawek małych i obserwuję, bo często nawet na papierze, czyli w badaniach, te wyniki są całkiem niezłe, natomiast utrzymuje mi się potem dłużej krwawienie, więc tutaj naprawdę zalecam ostrożność. I tak jak mówię, ta pacjentka miała wszelkie dane, żeby jej nie stawiać pijawek, ale z drugiej strony, no mówię, ważyliśmy tutaj ryzyko zysków i strat i no, albo dostanie chemię, albo jej nie dostanie chemię w sytuacji, kiedy ma duży naciek nowotworowy. Nie miała przerzutów, co jest szalenie istotne. Nie była pacjentką wycieńczoną tak naprawdę chorobą nowotworową. Natomiast trzeba było ją przygotować w miarę szybko do tej chemii, a po chemii jak najszybciej usunąć guza, żeby właśnie nie doszło do przerzutów. I tutaj w takich sytuacjach waży się zysk i straty bardzo często. Chciałam wrócić dalej do właściwości terapeutycznych. Mówiłam o właściwościach regenerujących, przeciwmiażdżycowych, ale również, tak jak wspomniałam wcześniej, w związku z poszczególnymi substancjami znajdującymi się w wydzielinie pijawek mamy bardzo mocny efekt neurotroficzny, czyli odbudowy komórek nerwowych. Komórki nerwowe i układ nerwowy to jest najgorzej regenerująca się tkanka w naszym organizmie. I de facto nie ma żadnych substancji, które by oprócz siły samego organizmu, która jest duża, jeżeli jesteśmy młodzi, a mała, bardzo niewielka z wiekiem, nie mamy innych substancji, które możemy się tutaj wspomagać i tutaj wydaje się, że substancja pijawek mogłaby być pomocna, ale tak jak powiedziałam, cały czas trwają badania na pacjentach i dopiero po opublikowaniu będziemy mogli jednoznacznie powiedzieć, że tak, pomaga w SM-ie, czy pomaga na przykład w chorobie Parkinsona. No i ostatnia właściwość to jest normalizacja, ogólna normalizacja zdrowia pacjenta i tutaj stosuje się przestawianie pijawek na projekcję czakr.
o czym za chwilę. Kirodoterapia. I teraz w związku z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, to znaczy o samej terapii, o działaniu różnych substancji, mamy bardzo szerokie wskazania. Przede wszystkim wskazania od wszelkiego rodzaju chorób układu sercowo-naczyniowego, krwiaków, zakrzepów, zatorów, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, hemoroidów, żylaków, niewydolności żylnej kończyn, ostrego zapalenia żylaków itd., itd. Do kosmetologii. Inne wskazania to jest oczywiście przy leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego również mamy ryzyko miażdżycy, czyli hipercholesterolemię. Możemy tutaj wspomagać obniżanie cholesterolu w sposób naturalny. Następnie cała gama chorób płuc i oskrzeli. Tutaj ostrożnie bym podchodziła do pacjentów z astmą oskrzelową, ale różnego rodzaju choroby płucy, czy choroby zapalne tkanki płucnej, czy powikłania po zapaleniach, czyli zwłóknienia, to z czym mamy teraz do czynienia, jeżeli chodzi o COVID. Może nie pacjentów w samym COVID-ie, ale po COVID-ie jak najbardziej to są pacjenci, którzy są wskazani. Zresztą w tej chwili bardzo dużo się o tym mówi i wykorzystuje się pijawki, z tego co wiem, w niektórych ośrodkach rehabilitacyjnych, gdzie trafiają właśnie pacjenci po infekcji COVID, ciężkiej infekcji COVID-owej. Choroby układu pokarmowego, choroby wątroby, choroby żołądka, dwunastnicy, ale tutaj znowu, proszę Państwa, następna informacja, ostrożnie w przypadku choroby wątroby. Jeżeli mamy do czynienia naprawdę z głęboką niewydolnością wątroby, z marskością wątroby, ostrożnie, dlatego że chora wątroba to jest chory układ krzepnięcia i możemy mieć tutaj problemy z krwawieniami. Żołądek, dwunastnica, przeciwwskazaniem jest bezwzględnym jest choroba wrzodowa żołądka i choroba wrzodowa dwunastnicy, dlatego że może dojść do krwawienia. U takich pacjentów oczywiście zawsze bardzo dokładnie zbieramy wywiad. Jeżeli pacjent mówi, że ma nadżerki, to naprawdę trzeba się głęboko zastanowić, czy gra jest warta świeczki, dlatego że możemy u tego pacjenta wywołać krwawienie do przewodu pokarmowego. Choroby kobiece, zapalenie jajeczników, policystyczność jajników, objawy menopauzy, bezpłodność, problemy z miesiączkowaniem, co tu jest niezapisane, a nieregularne miesiączki, miesiączki obfite, miesiączki, którym towarzyszą pojawiające się skrzepy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj możemy jak najbardziej wykorzystać. Nie zaleca się stawiania pijawek w czasie trwania miesiączki. Można je postawić przed miesiączką. Można również tutaj wykorzystywać punkty akupunkturowe. I takim punktem akupunkturowym, który jest odpowiedzialny za dobre funkcjonowanie macicy, jest punkt REN, REN 3 i możemy powiedzieć, to jest nad spojeniem około 1,5 palca nad spojeniem łonowym w linii pośrodkowej ciała i tutaj bardzo dobrze się sprawdza. Choroby nerek, niewydolność nerek, zawał nerek, zapalenie różnego rodzaju korzonków nerwowych, bóle kręgosłupa, bóle lędźwiowe, rwa kulszowa, jak najbardziej. Tutaj po prostu działanie jest bardzo spektakularne, dlatego że często te bóle lędźwiowe przebiegają z miejscowym stanem zapalnym i oprócz różnego rodzaju zabiegów fizjoterapeutycznych możemy po pierwsze rozgonić, mówiąc kolokwialnie, proces zapalny w mięśniach przykręgosłupowych, które są w wyniku napięcia, dlatego że trochę inaczej układamy w trakcie bólu ciało, poprzez regenerację uszkodzonej osłonki mielinowej nerwów, które składają się na nerw kulszowy. Bóle stawów, ból stawu kolanowego, ból stawu biodrowego, stany zapalne, jeżeli chodzi o stawy. Jak najbardziej pijawki będą tu się świetnie sprawdzały. Też pokażę Państwu przykładowe miejsce przestawiania pijawek w przypadku leczenia takich problemów. Udary, stan po udarze, w trakcie uruchamiania, w trakcie fizjoterapii, jak najbardziej. Migreny, bóle głowy o charakterze migrenowym, następne wskazanie.
Tutaj napisałam depresję i nerwicę. Tutaj bardziej bym jako wspomagające działanie, tak jak powiedziałam, nie wiem, czy bym się odważyła u pacjenta z depresją stawiać pierwki na początku, ale u pacjenta, który ma obniżony nastrój, wynikający na przykład z przewlekłego procesu chorobowego, można uzyskać ten efekt poprawienia nastroju poprzez leczenie pijawkami samego procesu zapalnego, samego procesu chorobowego. Bardzo często jest tak, że pacjent, który cierpi, którego boli kręgosłup przez rok, dwa lata, ma z tym problemy i jakby pomocy znikąd, ma obniżony nastrój, ma obniżony nastrój dosyć mocno i tutaj właśnie gdzieś tam działaniem poboczne, oprócz tego, że możemy przestawić pijawki na okolicy, która boli, gdzie jest problem, udaje nam się uzyskać tą poprawę nastroju. Po pierwsze, ta poprawa nastroju wynika z faktu, że na przykład pacjenta pierwszy raz od dwóch lat mniej boli, tak, i on odczuwa wyraźny efekt, to po pierwsze, ale oprócz tego same działanie substancji, które tutaj podobne są do endorfin, a znajdują się w wydzielinie pijawki, też ma duże znaczenie. Obrzęki powypadkowe, krwiaki, to co powiedziałam, bardzo duża możliwość i świetny efekt, szybki efekt terapeutyczny. Bardzo trudno gojące się rany, rany szarpane. Ja w tej chwili mam na przykład takiego pacjenta, który przychodzi do mnie, bo miał dwa lata temu pogryziony przez psa w palec i w nogę. I na nocy świetnie mu się wszystko zagoiło. Palec wygląda, jest tak zszyty, proszę Państwa, że nikt by nie powiedział, że tam jest jakikolwiek problem. Natomiast pacjent od dwóch lat nie może spać, bo ma potworny ból tego palca, rwanie. Palec nie jest w ogóle siny, ma ładny kolor, natomiast jest potworny ból. I stawiamy jedną pijawkę po prostu na tą okolicę i w tej chwili jest bardzo duża poprawa, pacjent śpi. A wynika z tego, o czym powiedziałam. Prawdopodobnie w wyniku pogryzienia przez psa doszło do uszkodzenia dystalnych części nerwów i naczyń. I dzięki substancjom zawartym w wydzielinie jakby odbudowujemy te najdrobniejsze naczynia i nerwy i dlatego pacjent odczuwa dużą poprawę. Alergie. I teraz tak, alergia tutaj znowu trzeba się zastanowić, dlatego że oczywiście we wskazaniach jest, ja sama szczerze mówiąc nie leczyłam pacjentów z alergiami, sama wydzielina pijawek, dlatego że jest tak bogata w różnego rodzaju substancje białkowe, może u alergika spowodować niestety objaw obrzęku, zaczerwienienia do wstrząsu anafilaktycznego. I tutaj też bym do tego wskazania ja osobiście bardzo podeszła krytycznie. No i znowu zależy, z czym jest pacjent, tak? Tu jest znowu ważenie korzyści i straty u tego pacjenta. A tak jak mówię, można sobie radzić jakoś z odczynami, jeżeli chodzi o pijawkę, natomiast często alergicy mają tak duży problem, że pojawienie się tylu różnych substancji może spowodować u nich jakby nasilenie procesu samego w sobie. Przerost prostaty, zapalenie prostaty, impotencja, o czym już wspominałam wcześniej, również leczymy pijawkami, choroby przyzębia. To jest dosyć popularna terapia, jeżeli chodzi o Rosję, szczerze mówiąc. Różnego rodzaju paradontozy i często problemy z przyjmowaniem i akceptowaniem przez nasz organizm implantów. No i na końcu kosmetologia, dlatego że tak jak powiedziałam, pijawki mają działanie odmładzające dla skóry, czyli i hamują procesy starzenia. To działanie odmładzające polega na tym, że nie tyle wygładzają w sposób nienaturalny, tak jak botox zmarszczki, ale bardzo ładnie zmniejszają głębokie bruzdy czy głębokie zmarszczki, wyrównują twarz, tak? Znane są aktorki, które przyznają się do tego, że wykorzystują pijawki do właśnie celów kosmetycznych, kosmetologii.
I tutaj z tego co wiem, to Denis Clair jeździ do Austrii na tego typu zabiegi. A w Polsce dużą promotorką właśnie pijawek w kosmetologii jest Ewa Kasprzyk. Ja się do tego przyznaję, że leczy, oprócz tego, że leczy sobie zatoki i problemy z gardłem, wykorzystuje ten efekt pijawek w kosmetologii. I tutaj w kosmetologii ciekawostka jest taka, że oprócz tego, że pijawki się przestawia na okolice twarzy, a głównie kącika oka, kącika ust, drenuje się od spodu jakby pod dolną szczęką. Ja Państwu pokażę zdjęcie, bo mam zdjęcie takiej pacjentki, żeby ściągnąć jakby obrzęki, poprawić właśnie krążenie limfy w twarzy, żeby nie było żadnych obrzęków, żadnych zmian skórnych, żeby ta twarz wyglądała młodo. Wykorzystuje się po pierwsze samą pijawkę, a po drugie ja to widziałam, ale tego nie praktykowałam i nie wiem, czy bym się odważyła w kosmetologii, wyciśniętą krew pacjentki, z której robi się maseczkę. To znaczy po takiej pijawce, którą się zdejmuje z pacjentki, wyciska się krew i robi się z tego maseczkę i się jeszcze nakłada. No, nie wygląda to zbyt estetycznie. Można zobaczyć w internecie, że są oczywiście praktyki, które to wykorzystują. Ja tego nie robiłam, szczerze mówiąc. Nie odważyłam się tego robić. Nie wiem, czy się odważam. Jakie są przeciwwskazania? Już trochę powiedziałam o przeciwwskazaniu i uczuliłam Państwa na różnego rodzaju sytuacje związane z terapią. I tak naprawdę my oczywiście jak zwykle przeciwwskazania dzielimy na bezwzględne i względne. I wśród bezwzględnych absolutnie to są wszyscy pacjenci, którzy mają skazę, tak zwaną skazę krwotoczną. I to może być hemofilia bądź inne choroby krwi związane z niedoborem czynników krzepnięcia. Bo hemofilia jest związana z jednym czynnikiem, ale też może być niedobór różnego rodzaju innych czynników krzepnięcia. To jest absolutnie bezwzględne przeciwwskazanie. Pacjenci z anemią, tak? Pacjentki w ciąży. Tu piszę o ciąży. Tak naprawdę, proszę Państwa, pierwszy trymestr jest bezwzględnym przeciwwskazaniem, a potem przeciwwskazania są względne. Ja znam sytuację, kiedy pacjentkom w późniejszych okresach ciąży były stawiane pijawki z dobrym efektem, ale też mówię, to jest jakby indywidualna sprawa każdego terapeuty. Ja nie wiem, czy bym się odważyła stawiać u takiej pacjentki pijawki. Dzieci poniżej 10 roku życia bardziej wynika z tego, że nie ma badań, to po pierwsze, a po drugie te dzieci są też niewspółpracujące. Uczulenie na różnego rodzaju hirudozwiązki, czyli substancje, które znajdują się w ślinie pijawki i nowotwory złośliwe, ale tutaj mówimy o tak zwanym procesie nowotworowym rozsianym. Bardzo często przerzuty znajdują się również w wątrobie. Ta wątroba jest uszkodzona. Ci pacjenci mają większe ryzyko krwawienia. Mało tego, przy rozsianym procesie nowotworowym mamy do czynienia z wyniszczeniem, bardzo dużym wyniszczeniem organizmu. Często pacjenci krwawią, a jest duża utrata krwi. Tutaj dołożenie im naprawdę tak silnej terapii, jaką jest hirudoterapia, może dla nich nie być dobre. No i przeciwwskazania względne, to jest hipotonia, to jest niskie ciśnienie. Pamiętamy, że pijawki obniżają nam ciśnienie, więc tutaj w takim przeciwwskazaniu jest ciśnienie poniżej, jest 80 na 60, ale jak 90 na 60 i mniej, myślę, żebym nie stawiała pacjentowi pijawek. Takich pacjentów wbrew pozorom jest dużo, zwłaszcza pacjentki młode. Też pytanie, czy zawsze mają takie ciśnienie, czy akurat przed terapią? Jeżeli tylko przed terapią, to płynoterapia, którą wcześniej jakby zalecimy pacjentkom i pomiar ciśnienia, które się utrzymuje powyżej tej granicy, o której powiedziałam, już daje możliwości przestawienia pijawek, ale znowu ostrożnie, tak? Nie 5-7 pijawek, tylko zaczęłabym od może 2 pijawek maksymalnie i obserwowałabym pacjentkę. Nadżerkowe zapalenie błony śluzowej żołądka oraz krwawienie z przewodu pokarmowego. To, co już powiedziałam wcześniej przy okazji leczenia różnego rodzaju chorób. Alergia na proteiny, też już o tym wcześniej mówiłam.
oraz tutaj względem i stosowanie różnego rodzaju preparatów przeciwzapalnych przez pacjentów. Pamiętajmy, że jeżeli pacjent do nas trafia do praktyki, to najczęściej jest to pacjent, który ma wiele schorzeń i który zażywa różnego rodzaju leki. Bardzo często i bardzo popularnie, oczywiście wszyscy starsi pacjenci teraz mają, nie ma to tamto, stosowanie kwasu acetylosalicylowego jako przeciwdziałanie incydentom zatorowo-zakrzepowym. To preparaty takie jak Acard, Polokard w dawce 75 mg albo 150 mg zażywane codziennie. Czasami zdarzają się pacjenci leczeni aspiryną w większych dawkach, bo mieli jakieś procesy zapalne. Również są pacjenci, którzy już przyjmują, to są pacjenci najczęściej po incydentach, chorobach albo po leczeniu chirurgicznym zastawek, szczególnie implantacji zastawki, to są pacjenci, którzy biorą mocne środki przeciwzakrzepowe, które są inhibitorami agregacji płytek krwi. U takich pacjentów, szczerze mówiąc, ja takich pacjentów miałam i zdecydowałam się postawić pijawki, bo znowu jakby obraz pacjenta. Takiego pacjenta można przygotować do zabiegu. Powinien zrobić się to terapeuta jakby w ustaleniu z lekarzem prowadzącym, albo jeżeli terapeuta jest lekarzem, może jakby tutaj stworzyć protokół. Jeżeli jesteśmy terapeutami, nie mamy wykształcenia medycznego, możemy, mówię, tutaj się posiłkować trochę zdrowym rozsądkiem. Jeżeli pacjent zażywa aspirynę albo pochodne kwasu, albo kwas acetylosalicylowy, takim jak i pod postacią Acardu, Polokardu, ważne jest, żeby na 4 dni przed zabiegiem jakby odstawił, 3-4 dni przed zabiegiem odstawił ten lek. To jest w miarę bezpieczne, dlatego że aspiryna to jest lek, który hamuje agregację płytek. Jeżeli podajemy aspirynę, aspiryna blokuje receptory płytek, one się ze sobą nie zlepiają. Ta możliwość zlepiania się tych płytek w kompleksy jest bardzo mała. Płytka żyje 5-8 dni, więc tak naprawdę jeżeli pacjent odstawi 3-4 dni przed zabiegiem Acard, Polokard, to jest jakby w dalszym ciągu w jakiś sposób zabezpieczony. A z drugiej strony w momencie, kiedy postawimy mu tą pijawkę po tych 3-4 dniach od odstawienia, podajemy mu tak silny kompleks antykoagulantów, że znowu go to zabezpiecza i włączamy znowu aspirynę, może nie następnego dnia, jeżeli mamy pacjenta po zabiegu, ale 2 dni po zabiegu możemy z powrotem włączyć aspirynę i znowu zrobić mu przerwę przed następnym spotkaniem. Tak można sobie tutaj poradzić. Jeżeli chodzi o mocniejsze środki, takim jak jest warfaryna, pod postacią preparatu warfin na przykład, to już jest trochę trudniej, dlatego że to są pacjenci, którzy biorą te silne środki, bo albo mają wszczepioną zastawkę i tutaj jest bardzo mechaniczną serca i to jest bardzo duże ryzyko wyczepiania tych pacjentów, albo to są pacjenci, którzy mają migotanie przeciągu, gdzie bardzo dużym problemem i ryzykiem jest pojawienie się zatorowości i wystąpienia udaru u tych pacjentów. I tutaj już ostrożnie, tutaj już lekarz musi się wypowiedzieć. Ja jako lekarz już też sobie sprawdziłam i z takimi pacjentami postępuję w ten sposób, że oni najczęściej robią sobie badania, tak zwane badanie INR. I oni są, jeżeli norma INR-u jest do 1,5, ci pacjenci utrzymani są na INR-ze 2,5 i więcej, do 3,5. To jest taki optymalny, żeby właśnie im krew nie krzepła. I tutaj możemy również w jakiś sposób sobie ustalić taki protokół i tego pacjenta przygotować do zabiegu, ale jest to już niestety bardzo ryzykowne i tego Państwu nie polecam. Dziękujemy za wysłuchanie bezpłatnej części szkolenia. Ciekawi Cię tematyka zdrowia? Chcesz podnieść swoją wiedzę i kompetencje? Sprawdź pierwszą platformę edukacyjną o zdrowiu na www.beztabletek.pl. Co miesiąc nasi subskrybenci otrzymują nowe szkolenia i e-booki. Dołącz do nas!